Powiedzcie mi proszę, zaczynając może od babci, jak wyglądało w ogóle wasze dzieciństwo? Ile mieliście rodzeństwa? W jakiej rodzinie się wychowywaliście? Moje dzieciństwo było w Bierzgłowie. Tam się urodziłam. Po wojnie, bo w czasie wojny, 42 rok. A później, jak już wojna się skończyła, to moi rodzice zostali w tym samym miejscu, w którym gospodarstwo zostało objęte. A rodzeństwa nas było pięcioro. Ja najstarsza, siostra młodsza o 1,5 roku, brat Józef, 46 rok urodzenia i bliźniacze bracia, 49 rok. I byłam do czasu, kiedy wyszłam za mąż. A jak wyszłam za mąż, to się postaraliśmy, że w Toruniu były działki na Wrzosach rozpisywane i mój małżonek zrobił wniosek, podanie potrzeba było poczekać i od tej pory istniejemy na Wrzosach. Po roku, znaczy się po roku małżeństwa to było, jak żeśmy przyszli na Wrzosy. Na szałereczek drewniany, papom obity. Mój tato to pomógł zrobić, bo tam sami byśmy nie byli w stanie. Na podwórku. No tak, no musiał, bo gdzie a inny. Tu a w konie? No bo cały szajer to jakby przewiózł, nie? No, tam się zmieściło łóżko. Tam no taka jeszcze, platka. No to jeszcze mysza zamarzła. Bo to był czas, kiedy to w, na piecu. Nie zamarzła. Kiedy w maju był bardzo przymrozek, było zimno. No, no bo to nie był szałereczek wycieplony, to było tymczasowy. No i potem pierwszą rzecz, którą tu na Wrzosach żeśmy, jak te, był ten szałereczek przywieziony, postawiony, to była wykopana studnia. Oczywiście panowie z firmy to kopali, bo taki człowiek to tam się nie zna. To prywatna firma była. No to w tamtych czasach istniało coś takiego jak prywatna firma. To było sporo prywatnych. To taki, takie studnie, Czechy, które NRD, były to wszystko było państwowe, ale w Polsce jeszcze nie całkiem było. I także jak oni wykopali studnie, to już w ten czas było rozwiązanie, bo od żadnego sąsiada nie trzeba było się kłaniać, żeby użyczył wody. No ale pierwsza woda potrzebna była. Nie no, jasno, oczywiście, studnia to była podstawa. No, a drugie ubikacja zaraz. To zanim dojdziemy do tego, do ubikacji, do tego jak to wyglądało na samym początku, to jeszcze bym chciał od ciebie, dziadek, usłyszeć jak wyglądało twoje dzieciństwo, twoje rodzeństwo, twoje rodzice, twój dom rodzinny. No to na Osiekach jeszcze było. No a gdzie byli inaczej? To na Osiekach i to no, siostra była, brata no to znów co pod paszki i mleczpęki poszedł. Malutki. Na tamten świat. Mhm. A ojciec z drzewa spadł. I a bo on był sadownikiem czy kim był? Kim był z zawodu? Takie tam piękne morzu ziemi było. A on pracował w tych rolniczych na Grudziąckiej. A mama gdzie pracowała? Mama znaczy... nie pracowała, a babcia nie pracowała. Babcia, bo to zaraz wojna wybuchła. A no tak, bo no, tak 39 rok to był. I było u Niemca robiła. Mhm. W czasie wojny. Czy Niemkę nawet dobrze bardzo wspominała. Sobie chwaliła. Że zawsze miała... No to było całe szczęście. A o co chodziło z tym Niemcem? O jedzenie, nie? Aha, bo to już było w czasie wojny, tak? No, w czasie wojny. Bo była już cały czas, a wojna była jednak trochę była, nie? A po wojnie też bidurka była i to tak. Także no ale ona... już po wojnie już dziadek mógłbyś pomagać, nie? Już byłeś wystarczająco duży. No i to tak. Ale widzisz, człowiek miał też swój rozum już. Wtedy nawet. W czasie wojny? Nie, jak się wojna skończyła. Ale wojna się kończyła, to Rusków dwóch przyszło i chcieli babcię zaszczelić, za co nie wiem. Ale drugi się znalazł, który ten bardziej pijany był, a ten mniej, nie? I tamtego na podwórko i gdzieś poszli, koniec.
No, czyli a, było blisko. No a Janek się podskakiwał i kurde, ja mu chciał ten pistolet zabrać. Ten, Kałasznikowa, to przecież kawał karabina, nie? No. No ale to człowiek nie myślał na tym, no babkę. Nie no jasne, to, rozumiem. No, no mamy szczególnie, że to dziecko, mamy, prawda? Babcie. Babcie. Aha, babcie mu na radę. Nie wiem, gdzie była. Zdążyła ukryć się. Gdzieś może. Musiała się ukryć. Jak a oni babcia tam na... była, wiesz, Ruski jak weźli. A najlepiej było jeszcze, jak Ruski byli u wuja. A przecież babcia Wulkanys i jej córa, ta ciocia Lucyna, no to przecież oni byli czysto rdzenny Ruski. Tam ze Znadmora aż Czarnego, nie? Mhm. Sywastopol tam stamtąd pochodzili. Jak ona po rusku zaczęła tam o tym NKWD, wszystkim to w mig Rusków nie było. Ruski... Mają jednak przestrach przed NKWD. Przestrach przed NKWD, ale raz, że kurde potrafiła bardzo dobrze po rusku. No to ich zdziwiło. No zdecydowanie. No i uciekli. Uratowała się. To już nie pytali się co, jak, co, czego, no już ich nie było. I wuja uratowała. A znów na Barbarkę, co wuja z początku, te czarne po podwórku się kręcili, to z tyłu to widać było. Z szopy tam ze strychu wyjęte były kilka cegieł i tam uciekł. Bo tak by na Barbarce zginął, nie? No, na porta, później z portu już siódmego na Barbarkę. A tam by zginął. By nie było no, ale ale przed śmiercią zdążył ucieknąć. No a jak te nie znaleźli, no to pojechali do, znowu do swoich jednostek. I tyle, kurde. Ja. Także nieraz i szczęście było, ale jak nawet kuzyniok mówi, że nawet wroga język trzeba znać. No to prawda. Czasami dobrze jest. Bo sobie gadali, kurde, a ten rozumiał i jak przyszło co do czego, to już ich nie było. A twoi rodzice, babciu? Czym się zajmowali? No to w czasie tak, wojny ale... to mój tato w lesie pracował. Ja. Tak zwany, zawsze wspominał, że klopciarz. To znaczy się, jak ta wycinka drzew była, to trzeba było to uporządkować, gałęzie, nie gałęzie. Przez porę zimową, a w czasie letnim też chyba, bo to tam nie byli na tym gospodarstwie, skąd mój tato wychodził. A później po wojnie, no to wrócili ze swoimi rodzicami bartosińscy do gospodarstwa, z którego tam w Bierzgłowie ta całość pozostała po dzisiejszy dzień. Ja się urodziłam tam w Bierzgłowie, w tym starym domu, u góry, a Basia już nawet siostra nie pamiętam. Ale też musiała, bo jednak to było, że tata wspominał, że ja jak mama urodziła siostrę, to tak to spałam z mamą widocznie w łóżku. A wtedy nie chciałam do taty iść spać, to dostałam po dupie i od razu śmiałam. No, ale to pomogło. Pomogło. Jak przyłożył tata rękę, to byle kiedy każdy. Ciężko sobie wyobrazić, że ktoś, kto jest moją babcią, kiedyś też musiał być dzieckiem i dostawał po tyłku. No, a ja, to już normalne. To było normalne. Dostał przez to, tak jest i do dziś, i to będzie do końca. I był porządek i potrafił się człowiek podporządkować. Nie było tam takich sprzeczek, kłótni. Nie, tak ma być, tak rodzice decydowali i było. A tam w tym gospodarstwie było liczone na 10 hektarów ten, na 10 hektarów ziemi. I to mój tato po wojnie osiągnął razem ze swoim, z powrotem, jak wojna się skończyła, to razem ze swoimi rodzicami tam zaczął pracować. Bieda wielka była, no, jak u każdego, no niestety. Ale po trochu. Do szkoły. Bo przed wojną byli majątki, a po wojnie byli PGR-y. No właśnie. I te PGR-y to... Zależy jak to... na majątku, to pamiętam jak moi rodzice wspominali, mama przede wszystkim, że stoili, zależy jak majątek miał wypracowany, ale po większości było, że mieli ci, którzy tam pracowali, to mieli dobrze. Mieli to zapewnione. W PGR-ach? Nie.
Nie w Pegerach, w majątku. W majątku. A no tak, rozumiem. A Pegery dopiero powstały za czasów czerwonych. No tak, 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 tak. Bo przed wojną, jak babcia wspomina majątek, co był Feldkeller, no to przecież zawsze na Wielkanoc i na Boże Narodzenie to paczki każdy dostał. Każdy pracownik. A mógłbyś, dziadku, coś więcej powiedzieć o tym Feldkellerze? Bo tak to się odmienia. No ale o Feldkellerze, bo on był całym szefem, no całym majątku. Całym właścicielem, o tak to nazwać. No ale no, babcia go wspominała. Miejscowości? Koniczynka. No. No, bo w Koniczynce to było. No bo babcia z Koniczynki pochodziła, czyli Kiełbasiewicz. Mama ta, dziadka. No. No to ten Feldkeller, no on był katolik, bo on w niedzielę zawsze jechał tu bryczku, tam do kościoła i ten, także on był naprawdę w porządku, jak babcia tam Kundzia opowiadał. Zawsze cię wspominała. A i przecież, co na przystanku dziadek stojał, co od wuja Piotra, no to sobie chwalili Niemca też, na pigrze tam na majątku. No bo pewnie po prostu normalny facet. No, 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 no. Także byli i dobre, i złe, nie? No. Jak byście się w ogóle poznali? Jak to było? To musi dziadek powiedzieć. My się najpierw dzień poznali. To dobrze, że nie w nocy. Ty już z tego kłopoty pieprzysz, dobra? No dobrze, dobrze. Bo to naciągane, je? Pamiętam. No, ja. No. Głuchota stara. No głuchota. No dobra, to dziadek został do odpowiedzi wyciągnięty, to dziadek leci. Jak to było? Dziadek mówi prawdę. No, no to do Andrzeja przecież Ania jechała, nie? A kto to był ten Andrzej? A no, Górzyński. Tam we Biżgowie. No i na przystanku. To był kolega twój. Jo, mój kolega, a ta była Ania, czyli Niusia, no to była kuzynka. Mm-hmm. No i oni razem sobie się tam kręcili, kurde. Ale coś tam, bo później ona była u jego mamy, tu na Osiekach. No i kurde, wyszło o tę futrynę całą. Mhm. A nie fortuna, no futryna, widzisz, zrozumiała i się po 7 latach rozleciało wszystko. Narzeczeństwa rozleciały się. Wszystko się rozleciało, a tu z innym, kurę w ciągu miesiąca. No nie, no 3 się ożeniła, no trochę tam może z 3 miesiące, ale nie 7 lat. No, no i on do dziś jest, w Umbrzyźnie tam ponoć on jest budowy dróg i mostów. Nie? No teraz no, to już jest na emeryturze, het, jak żyje. Bo on jest ten sam rocznik, co i dziadek, nie? 39. No to nie wiadomo. Ale tak się złożyło, że on już się nie ożenił. Okej, okay, a co z wami? A nam dalej było, kurde, no nie. Dopiero adres dostał i na ślepo pisał. Od kogo dostał ten adres? Od tego kolegi swojego, który w Wierzgłowie miał rodzinę. I oni tam przyjeżdżali do tej rodziny co jakiś czas. A skąd ta osoba, ten kolega dziadka znał babcię? On mnie nie tyle znał, raz, że przy przystanku mieszkałam, ale on miał mamę, która pochodziła, ten kolega taty, z Bierzgłowa. I oni tam przyjeżdżali co jakiś czas na spotkanie takie do rodziny. A ta to była rocznikiem mojej mamy, tego kolegi mama, to była rocznikiem mojej mamy, a że to tego chłopaka tam znała na tych Osiekach, no to tak po prostu chciała zeswatać. Tylko to swatanie jej nie wyszło i poszło w inną stronę. No bo ona się pytała, kiedy pojedziemy. Ja mówię, ja już byłem. O kurde, i się zaczęło wtedy. I wtedy była bardzo zdenerwowana. Chciała coś za to, nie za te swatowanie tam, czy jak to nazwać. I nic nie wyszło. A tu nic nie wyszło, bo dziadek zdążył kurde na Śląsk pojechać, a tu kawałek, czy się nie pojedzie? No to co? Pisał list? Nie wiem. Co to za chłopak pisał? Nie wiem. My to tam wszystko bałam się odpisać.
bo to jak to chłopaki, różne pisali po szkolnej ławie w Łubiance, jak się chodziło do szkoły. No to zawsze pamięcią tam któreś zostało, któremuś coś na oko wpadło. I sobie myślę, któryś jeden drugiemu na złość pisze. Nie, nie odpisałam. To potem po niedługim czasie drugi list przyszedł. No, w tym czasie właśnie sprawa. To się dziadek nie podpisał? No, co z tego, że się podpisał, jak ja go nie znałam. A no dobra, racja. Racja, babcia nie znała od rodzenia, to prawda. Strach był, bo to wiesz, potem zmowa różna mogła być i rozmaite. Potrafili chłopaki jeden drugiemu wtedy wciągnąć. Bo to tak bywało no, tak wtedy. Tak było ze synem, nie? Rozsiakamy. Oni potrafili, co wtedy na mnie tam pilnowali też podobno, nie? Nie, na ciebie ale nie. Ale ten był Heniuś z tych Rosińskich tam, no to Rosik. W szpitalu był i bardzo dobry był. Nie, to oni na kogo innego pilnowali. Ale oni widocznie na kogoś innego. Na kogoś innego. Ale ktoś inny może czasami wpadnąć. No, na ten, to myślą. No tak, ale to nie, oni nie, to nie na ciebie było. I tak, że w sumie rzeczy w ten czas dopiero się zaczęła sprawa wyjaśniać. Kto i co i jakim cudem. No i potem już się tak poplątało, poleciało to. Że dopiero jak się wydało skąd i co, no to w ten czas łatwiej odpisałam. A że w Bierzgowie był ksiądz Hinz. Był to nowy kapłan przysłany do Bierzgłowa, bo stary był staruszek już, który nie dawał rady. I no, przyszła zmiana. Zwedł, co? Ten kij zwedł był, nie? Nie, to później. Później. Ja. I na domiar tego to on prostu później. Posyła mnie do Torunia, bo miał miejsca tam czy ryby, czy przeważnie ryby. To Chińs. Tak, do odebrania, więc to w ten czas poszła pośrednik mieszkająca u moich rodziców, taka Kazia Sysak, którzy to byli już w ten czas wówczas Jehowymi. A że ona do odzieżowej szkoły jeździła, bo ona odzieżówkę kończyła. No, to była na jęczmienny ta odzieżówka. To z kolei przez nią list na dany adres był przesłany. I to tak potem zaczynało to po prostu dalej się ciągnąć. A ze sobą żeśmy chodzili prawie 3 lata. Tak, czyli tyle te spotkania, randki i tak dalej trwały. Ale to takie... Się martwili, że takie randki, Jadek nie umie, kurde. Takie randki, to z kolei to było bo jak już było nie jednym pracował. Pracował w piekarni, to wiesz, nie było, że w tygodniu przyjechał, że się spotkaliśmy, nie, to tak... U piekarza sobota, to była niedziela. To w sobotę jak przyjechał, to już w niedzielę odjeżdżał, no bo nie miał innego rozwiązania nie miał, żeby dojechać do swojej mamy na Osieki pod Toruniem, tylko po prostu przenocował, rodzice moi się zgodzili na tyle, a... Godzina 9 z minutami, autobus na Toruń miał, jak na zmianę popołudniową jechał do pracy, to już musiał o ten czas jechać, bo później nie było autobusu, żeby dojechał na daną godzinę do pracy. No ale wtedy jeszcze szło autobusami, bo teraz to by musiał mieć samochód, nie dałoby rady. I także to... Bo to dwa autobusy w dzień idą i koniec. Także to taka rzecz była, że po tych 3 latach narzeczeństwa, no to w styczniu żeśmy ślubowali, największy mróz. Cywilny. A czemu w styczniu, powiedzcie? Bo lodówek nie było. Nie było w ten czas lodówek. No. Nawet pralek nie było. Mróz był 35 stopni. W cywilny. Ja. Ślub był tydzień wcześniej, tak, tydzień wcześniej, no. 19 styczeń. W Łubiance, w USC, w gminie był zawierany, to mróz był 34 stopnie. Prawie 35 było. A na domiar tego, to za tydzień był kościelny, to już mróz był dużo lżejszy, bo było 19 stopni, pamiętam.
Był wielki tak delikatnie śnieżek. Mrozy były większe. Śnieżek tak pruszył. No i oczywiście to, że w styczniu to była sprawa, lodówek nie było, gdzie to przechować. Rodzice moje chcieli takie większe trochę to wesele zrobić. No było 127 osób. Nie wiem, czy było 127, bo wszyscy nie dojechali. A tam kilku jeszcze nie dojechało. Nie dojechało dosyć sporo. I na domiar tego to... Taką zimę? To... Zielonej Góry czy skąd? Ja nie wiem, czy byli na... Byli ze Zielonej Góry, bo jak Roman przyjechał dużo szybciej. No. Bo był tam na wiatraku u rodziców. I także to w sumie rzeczy ten ślub musiał być w czasie zimowym, bo tak, uchowane tego były ptactwo, na które trzeba było to pozabijać, bo już pora najwyższa, dłużej trzymać nie można, bo wszystko się wiązało z kosztami karmienia. Czy wieprzyk, czy cielak do tego, no bo przecież rzeźnika nie kupiłeś, tylko to trzeba było uchować, ażeby dane wesele było z czego zrobić. No to w ten sposób, dlatego najwięcej zawsze na wsi bywało, no, że jak, tym bardziej jak założenie było, że większe będzie, większa gościna, więcej osób na tym weselu. Bo jak mniejsze, to nie, to i o czasie letnim zrobili wesele. Ale jak mieli piwnice takie, żeby chłodne, gdzie było, można dany towar przetrzymać. Najwięcej o To najwięcej to była sprawa mięsa, żeby to tego. Nie było tak, jak dzisiaj w garaletach zalewane. Nie było takie wszystko prościejsze dania tylko. Bo inaczej nie dało rady tego, by zrobić, wyprowadzić. No i tak wyżerka była. Była. Uczta pełna. Tak. Ale mróz był. Ja. To jeszcze ze PCK, tam z piekarza, to była w delikatesach, nie siostra. To tam jeszcze trochę też zawsze, bo zawsze gdzieś ktoś kogoś miał. Bo też nie wszystko dostał. Takie jak rodzynki, czy cytryna, nawet ser taki Gouda, najbardziej był to w ten czas serem popularnym, to też nie tyle było w sklepach, ile zechcesz kupić i jaki wybór. To po większości było, że dostało się takie, jak to mówię, trochę jak znajomości wiedział, to zostawili, że większą ilość mogłeś sobie wziąć. Krojone ono nie było, bo to później dopiero te maszyny do krojenia, czy tego... A, to później. To dużo później, ale w ten czas to ważne, że było tego, to ta kucharka, która była z Grudziądza, bo tam mieszkała, to z rodziny mojego taty to było, tam z dalszego pokolenia. To z kolei ona się podjęła tego wszystkiego, wypisała. No ale zgromadzić dany towar na daną ucztę, no to już było wiadomo ile i czego potrzeba, nie? Żeby to wesele było tego zapamiętane. Jak wyglądało po prostu to wesele, co z księdzem Chińcem, jaka historia jest związana? Aha, a to był wielki polityk. Ksiądz, ale wielki polityk był. Ksiądz Chińc? Ksiądz Chińc. Ja no, bo jak nieraz on jechał do miasta też tam do Torunia, a dziadek jechał z nim do roboty. Do pracy. To ja no, wsiadł to już politykę. Obojętnie jaka wtedy była. No ksiądz polityk. Także nasz ślub cywilny był w styczniu i kościelny w styczniu. Na ślub cywilny był bardzo duży mróz, 34 stopnie w Łubiance w Urzędzie Stanu Cywilnego, to jeszcze Sanno żeśmy pojechali, który to mój brat już... Sanno było można. Bo na tyle śniegu było, że było można jechać. Nie da rady. I w konniki żeśmy pojechali.
i z powrotem wrócili, no bo to ten, nie było żadnej gościny, bo już to było przygotowanie na, za tydzień na wesele. I oczywiście to kościelny ślub był w sobotę o godzinie 11, który to pierwszy ślub był w sobotę w Wierzgłowie, w parafii, na który się zgodził ksiądz Hinc. No ale i nam udzielający. W niedzielę robił, ale było tak, że dziś robił, jutro miał ślub i pojutrze już do roboty. Nie no było pan, tak, no to już trudno, każdy musiał się do tego dostosować. No bo jak trzech ludzi robiło, no w sumie i tak, sześciu że, na zmianach. Także już na ślub kościelny, to żeśmy pieszo poszli, było to tradycyjne. No i bliziutko było do kościoła. W ten czas to już powstawały te samochody w Warszawie, garbusy. I dziadka, siostra, ciocia Zosia z Kawęczyna przyjechała, tam ktoś tam w Kawęczynie miał i ona oczywiście przyjechała i potem tym samochodem pojechaliśmy do zdjęcia fotografa. Do, na podmurna. No, to dynamem oświetlał. Nie kłam. No, takich rzeczy nie było. Zdjęcie ślubne to właśnie to, co jest u góry, to było robione u fotografa. Bo takich aparatów fotografa to żeśmy nie mieli. Tam był kolega dziadka. I na domiar tego z kolei tak wyszło, że chociaż zdjęcie się uchowało ze danego ślubu. Bo takich możliwości to nie każdy tam miał, a że będzie mógł to. Wiesz, technika idzie do przodu. I także to było duże wesele. Tą sobotę, w niedzielę już było po weselu i życie dalej się toczyło. A najlepszy numer był, jak myśmy już po ślubie byli, to dziadek dostał wezwanie do wojska. Do wojska. Dzień po ślubie był. No, dzień czy dwa listowe przyniósł. Za tego. A to było uaktualnienie ewidencji. Czyli to nie było związane z tym, że dosłownie do wojska musisz iść dziarek, tylko zwykłe dokumenty. Ale z WKU było wezwanie, nie? Moment, nie, może no do wojska. No bo jeszcze nie było w wojsku. Nie? A wtedy to do chębiu się należało. Bo jak ze stońskiego Papowa, no, to należało się do Chełmży. Do Chełmży. Do WKU, nie na Toruń. Toruń miasto miał swoje. A to było, że jeszcze meldunek był na tym, na WKU, na tym, na Chełmży. No, ale moment i już wszystko doszło do ładu. W tym czasie. A domu... to dzięki Boże był jeden żywiciel rodziny, bo ono z babcią człowiek był. Z babcią Kudzią. Dlatego, bo siostra już była żonata, miała rodzinę, no i to już nie. No i także to był największy strach, w ten czas się w domu podśmiechiwali, że wdowa sumienna zostanie w domu na mnie, a pan do wojska. Ale nie udało się, było odwrotnie. Ale o mały figel, żeby nie był człowiek jedynym żywicielem, to by, a no tak, to tak. By do wojska, bo zaliczony był do, ale do ponadkontyngentowych, nie? Czyli? A Grudziądz, bo to z kumplem, z Jerzykiem Wiśniosią gadałem, to było w Grudziądzu jednostka gospodarcza. Aha. A czym polega ponadkontynentowy? W piekarni tam by człowiek robił. Pracował. W Grudziądzu. We wojskowej piekarni. Nie. Na jednostkę, którą... No tyle, że w koszarach. Że w koszarach. No ale że ominęło i tyle. Ale bo się pytał jeszcze, nie, czy do wojska chce iść, czy nie. No jak najbardziej. Nie? No bo jakby powiedział człowiek, że nie, to mogłoby być różnie. Tak samo jak było i na egzaminie.
co te politycznym, bo to kiedyś jeszcze i politycznym. Czeladnicze jak i o czeladnicze, bo to prywatnie wszystko szło i mistrzowskie też prywatnie. To kurde było, że ten PZPR i PSL i ten, że to jak oni to działają. No, no to, wiesz, to dobrze, że człowiek powiedział, bo no, trzeba było tak jak oni już kazali wnet. Że to w jeden, w jedno... Wszystkie jedno, narody, łączcie się, kiedy to było, to w gazecie takim był tam. No ale człowiek myślał, że kurde jedynkę strzelają wszyscy, nie? No, ale jakby to powiedział, to już po egzaminie. Bo polityczne wtedy był egzamin najważniejszy. Tak. No takie czasy niestety. No takie czasy byli, no ale jakoś tam człowiek przedmógł to. Bo w Bydgoszczy to tak nie patrzyli na to. A Rzeszowski już był, to już było trochę coś innego. Już było inaczej. I Bydgoszczaki lepsze młodej byli. W egzaminie? Jak to urniaki. Możliwe. To trzeba było im przyznać. Może oni między sobą trochę tam, wiesz, się tarli, to kurde chcieli, żeby Bydgoszczowie zawsze mieli... Nas ośmiu pojechało tam na mistrzowskie. No bo chodziło o to, żeby więcej zarobić, nie? A jak, no to samo robiłeś przed i po. No ale papier był potrzebny, no to jeszcze jest tu gdzieś tam ten... Jest, tam we szufladzie jest. Ten dyplom mistrzowski, to wszystko jest tu. I go zaraz pokażecie. Ale to już jest już wyblaknięty. No dobra, a jak to było w ogóle z waszą pracą, powiedzmy? Wy jako piekarze. Jak były same początki? Dziadek piekarz był. No dziadek to 3 lata trzeba było się uczyć. Nie? Tylko z tym, że od 18 lat się zaczynało w tym czasie wtedy, nie? Bo uczeń już musiał nocki. I nocki dlatego, bo było 25% normy, na później ucznia. Było 50% normy, później było 75% normy, dopiero 100% było. I wtedy już byłeś normalnym piekarzem, nie? Uh-huh. A ja, jak żeśmy się ożenili, jak przyszliśmy tu na Wrzosy, to ja w piekarni nie pracowałam dopiero później. To jeszcze zanim Mirek przyszedł, to było chałupnictwo, a jak Wojciech, to nie, to była tu budowa, także to nie, do pracy nie było mowy, bo nie miałby nawet kto ze Wojciechem być w domu. To dopiero później to przez z rodziny dziadka mi poręczono chałupnictwo. I plotłam koszyczki ze słomy, tak, ryżowej. No to tam się to dostało tam troszeczkę na taki kurs. No i potem, ile? 5 lat? Ośmiało, że my te koszyczki plotłam. No to należało tu, parę Jagiellońsku, nie? Tak. Parę złotych to było, ale to była też zapomoga. Zależy, ile się dostało tych koszyczków do wyrobienia. No już potem była mama dziadka, babcia Kundzia, no to tak jedno z drugim, trochę dzieci przypilnowała, to wtedy było można tego chałupnictwa trochę więcej tam robić. Ale przyszedł czas, kiedy chałupnictwo upadło. A upadło przez to, bo tam we w tym w Wietnamie zaczęły, wiesz, tam i Amerykanie, i Ruskie, i... Przyszła blokada. Tak, tak. I statki ze stosunku stojęły w miejscu. A to w tym czasie tak było wtedy, z tym Wietnamem. No rozumiem, że to się jednak odbiło tutaj. Ja. A tu dostali tylko ci, co najdłużej. I nie, osoby same wychowujące dzieci. Same wychowujące, ja. A że ja miałam męża, to nie. No a jeszcze mało tego, to w tym czasie dziadek przepuklinę miał zrobioną. No a po tej przepuklinie się okazało, że z dyskiem miał do czynienia. No a to było, pierwsze było 100%, drugie 50%, nie już procent ono było zarobku. Kiedyś urywali.
Nie było, że... Tak. Pierwszy miesiąc dostał całość, a później już nie, już połowę. A więc jak pół roku chorował, w ten czas to jeszcze z pieniążkami nas wspomógł wuja Józef, świętej pamięci. I tam do lekarza, on już wtedy na żużlu jeździł, to lekarz Makacewicz, pamiętam. To był taki opiekun, lekarz żużlowców. Jo, ale on wypychał ten motor. To nic, ale to w ten czas... Ale on lubił to. Ten dziadek był bardzo chory i tu słomka się skończyła, nie było z czego robić. I także u kolegi, na weselu byliśmy u kolegi tego piekarza. I jego mama z kolei w tej rozmowie mówi, to wiesz co, pracowała na innej piekarni, gdzie dziadek pracował. To mówi, za sprzątaczkę byś chciała przyjść. No ja mówię, no żeby chociaż coś zarobić. No bo jak inaczej to życie prowadzić. Tutaj zadłużona na lekarzy, wzięłam od Józefa pieniądze. Józef jeszcze wtedy był kawalerem. No to nic więcej, tylko przyjdź. No i w ten czas się sprawa potoczyła. Już dziadek wrócił wtedy do piekarni i pracował na podmurnej. Na ósemce, nie? No czy tak, to no ale to była podmurna. Tak. To tam Panfil był kierownikiem. No tak. To z kolei nie tam, gdzie ta pani mi tam ręczyła, bo ta sprzątaczka im tam nie pasowała. Nie chciała być bardzo odpowiedzialna, żeby wszystko umyć, posprzątać i to. Jak się dowiedziała, że ja pójdę tam na jej miejsce, od razu za pracę się wzięła. No i miejsce by uciekło, ale ten kierownik, to był Zenek ten, jak on się nazywał z podmurza, to mówi, ja przedzwonię jeszcze na podmurną, do Panfila. A Panfil, to znaczy się dziadek tam pracował. No a jego żona, ona była w kadrach. We w tym i ten Panfil chętnie mówi, bo miał 120 blach. Tam było chyba więcej. 500. Więcej było. I ten Panfil chętnie przyjmie mnie do czyszczenia blach. Oj, w ten czas było początek, to był trudny, ciężki, ale dał mi ucznia do pomocy, bo to, co były drożdżówki pieczone, czy inne jakieś ciasta takie, ciężko schodziła. I ten luker licząc, jak spadł na blachy, a te blachy w nocy musiały iść drugi raz do pieczywa, to z kolei pod spodem zrobiło się szkliwo brudne, ciemne. Bo ten cukier to zrobił swoje, a nie było komu czyścić na bieżąco. Więc poszły tego i sanitarna o pieczywo zaczęła go atakować. Nie wolno takiego, żeby ciemne pieczywo było od środka upieczone i czarne. Musi być czyste. No i w ten czas tego. Nie chciała się kadrowa zgodzić, żebym ja poszła tam, bo tam ja pracował dziadek. I nie wolno było. No, takie założenie, że za duże złodziejstwo będzie. Ale ten kierownik powiedział kadrowej w ten sposób, że niestety on to bierze na siebie i wie dokładnie, że odpowiedzialność jest sumienna. Mówi, złodziejstwa na pewno z tej strony nie będzie. No, nie sprzeciwiała się, ale ten powiedział mi, jest to potrzebne, sanitarna mi tutaj nachodzi, więc nic więcej, tylko on przyjmuje i to od zaraz. No to, ale musiałam wyniki zrobić, bo to wiesz, do spożywczego to nie było. No, to nie wolno było tak, że... No, nadal trzeba. Tak. Spożywczym musiał. No i dostałam się tak do pracy. Tak długo w tych piekarniczych na różnym stanowisku, nie tam, że piekarz wykwalifikowany, no, pomoc piekarska, to i na wysyłce pieczywa byłam, to i na tym sprzątaniu najpierw, to z kolei potem tutaj jak była ta piekarnia czwórka na Koniuchach, to tutaj kierownik zabrał nas ze sobą, bo miał sprawdzonych ludzi i wiedział, kim może się posługiwać. To z kolei tak długo, aż przeszłam na emeryturę. Czyli ty się, babcia, czym zajmowałaś dokładnie w piekarni? Raz jeszcze możesz powiedzieć. Wszystkim.
sprzątaniem pieczywa, takie etapy były. Aha, czyli okej, rozumiem. No, takie etapy były. A dziadek? A dziadek był pan piekarz. Tutaj na piecowy. To cały był, czas piecowy to był. Piec był mechaniczny, nie? Taśmowy. To same guziczki. To było ciężkie do nauczenia się. Rzemieślniczy są łopaty, nie? A tu same guziki, to pierwszy moment był mocno trudny. No ale trzeba. Trzeba było się przemóc. Nie. Ale daliście pięknie. No ale ja, ale niektóry, co nawet i ten z wojskowy, nie, on nie pójdzie. On woli tam zapieprzać, kurde. Ciężko pracować, ale nie przyjdzie na mechaniczną, nie? Bo to była mechaniczna. A tu już była mechaniczna. No było ciężko. Pierwsze cyklotermiczne, o tak nazwać. Ciężko było, jak były te początki tutaj w tej, na Koniuchach, w tej piekarni, bo to wielka produkcja była ruszona pół na słodkę. Na święta było 27 ton, nie? Ale to wszystkiego. Wszystkiego, ale... 12 ton było samego makowca zwijanego. To trzeba było... Na te tony to kurde, a to wszystko... tych wrocławskich małych 90 tysięcy, nie? A to już w ten czas... No. Ujęte zostało, bo poszło jak pół słodkie. A pralina nieraz co piernik spalali, no to był z soboty na niedzielę nawet robiony. To na 200 czy coś tak było. Tam. Na miesiąc. Nie na jeden dzień. Na jeden dzień. Ale skąd? To na 200 co to było? Chłopie, nie to na 200, tylko to na 200 to było. Ale jak w ten czas ja byłam. Subno to było. Ja jak byłam na tym, na wysyłce, to właśnie w ten czas był taki wielki rozruch. Innego, i w ten czas wiem, ile w ręcach tego wszystkiego było, gdzie to trzeba było wysyłać i jaka ilość. Ale tu, jak mówię, z soboty na niedzielę było. To było dodatkowe, bo w tygodniu. Białystok, nie, Białystok, w tygodniu było, że poszły czy drożdżówki takie z makiem, takie porcyjne, czy drożdżówki zwykłe ze serem, czy poszedł makowiec zwijany, bo na kruchym cieście nie był. Tylko były zwijane, bo to maszyna była, która tego to ten to. To była tak zwana holenderka i ona była 17 taśmowa. Metrów długa. I tam były podzespoły, nie? Wjechałeś innym i różne pieczywo, i ale nie kremowe, ale nie kremowe. Bo kremowe należą do cukierników i to była ta cukiernia na Szczytnej, które to cukiernicy tam się tymi kremowymi, rozmaitymi ciastami robione. Takie. A tu w ten czas, jak sprowadzili tą holenderkę, tą linię, to z kolei właśnie było tak zwane półsłodkie. Drożdżowe, niedrożdżowe, drożdżówki duże blachy, śliwkowy duże blachy, serniki krakowskie. Jabłeczniki wyborowe. No próbowali, później już próbowali rozmaitości. Ale wagę wszystko utrzymywałeś powietrzem. No wyregulowane było, wszystko były wyliczone te numery, te tego. Wszystko, nie, ale tak samo i przy piecu numery. To było ten początek z tych rzemieślniczych na te. To było trudno, no ale trzeba było. Ale się nauczyliście. Jak chcesz, nauczysz się. Jedno pytanie jeszcze dotyczące chyba samego piekarstwa, z tego zawodu. To stąd u ciebie, babciu, się narodziła taka pasja do cukiernictwa? Nie. Do tworzenia ciast? Czy to było jeszcze wcześniej? To było jeszcze będąc w domu. Moja mama potrafiła, jak tam udało się, tak się udało, ale zawsze drożdżówka była dobra, a pamiętam takie czasy, ale... jeszcze dzieckiem byłam, to był taki placek, to były ziemniaki ugotowane, wygniecione, utłuczone, do tego była dołożona trochę, bo już w ten czas była margaryna, kasza manna, czekaj, co jeszcze tam było? Cukier oczywiście, to taki wyszedł taki gdzieś, ale teraz nie pamiętam, chyba tam proszek był dokładany i jak to było ciepłe, jak wsadziła do pieca, myśmy wrócili, bo były sadzone ziemniaki,
To jak zajechali z powrotem do domu, ja, ale to było, świeżo było jeszcze. To było coś wspaniałego. No. Kruszanka na to przyszła. Trochę zdarzało się to już. To tego, to było puch. A jak przyszła jesień, to moja mama na ogródku miała jabłka takie siakie, spady poobierane po tego. Do tego jabłecznika to tam na tą niedzielę zawsze zakręciła. Czy nawet drożdżówka, pach, 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 w ręcach patrzeć, babcia już tam zrobiła, żeby było czym podzielić, żeby to urozmaicić. Na kremach to moja mama tak nie dawała rady, ale nie wiem, to tak, wiesz, ogólnie było, że jak gdzieś tam wesela były, czy było coś inne, to po prostu się szło do pomocy, na obsługę, na zrobienie i to tak się zaczęło ten czas to posuwać. Także zanim ja z domu wyszłam, to już i biszkopty, nie biszkopty. A pamiętam taką rzecz, kiedy to byłam do przyjęcia posłana, to był taki pan cukiernik przedwojenny po prostu, który to nam torty robił, bo tam jabłecznika, czy tam jakiego innego placka, to moja mama w ten czas jeszcze sama sobie dawała radę. Rampalski? Nie, pan Czajkowski to był z Łążyna, on był cukiernikiem, dojeżdżał do Torunia, ale w której tam piekarni, czy cukierni pracował, to ja nie wiem. I oczywiście pamiętam, jak na dole w piwnicy była taka duża micha metalowa, i to w piwnicy, bo to ja we w sierpniu, 23 sierpnia byłam przyjęta i on w tej piwnicy te torty tam układał. Bo biszkopty to pamiętam, że on przywiózł ze sobą, bo to już u siebie to miał, wiesz, i piecyk dostosowany, to mu było łatwiej. A idąc do kogoś, to musiał w międzyczasie sobie to przygotować, no bo przecież tak wolnego jak dzisiaj, że potrzebuje i na ten dzień, dwa, trzy dni, czy jak tam, to mi kierownik pójdzie na rękę i tam ustąpi. A tam w ten czas, pamiętam, zeszłem na dół, był krem budyniowy. Ale on był dobry. Posmakujcie, nie bójcie się, a możemy. I to tak, wiesz, ta otucha taka po prostu się coraz bardziej mocniejsza się stawała, żeby coś no zrobić. No bo to... A to z drugiej strony. Ale to, że moja mama to tam zawsze coś zakręciła. Czy to była ta drożdżówka, czy to było tam, jak śliwki było na jesieni, to tam śliwek wrzuciła w tą drożdżówkę do tego kruszanka na zewnątrz. To nie tam, że pudrem, cukrem jeszcze było posypane, ale zawsze to pieczywo od mamy z rąk zawsze coś tam wyszło. Już mojej mamy siostra, ta co w zamku mieszkała, to już nie. Na gotowaniu tam mięsiwa, by zrobić te mięsiwa, ciocia Bernasia, to prędzej. Moja mama bardziej na tego. Czy ta ojciec chrzestny, co jest za Bydgoszczą taty twojego, to z kolei tam ciocia Janka, jego mama, bo to była babci Heleny siostra, to ona bardziej na różne sposoby. Ale już ta ciocia Tekla, która to tu w Toruniu mieszkała, no, oni to mieszkali nie. Kiedyś na Jakubskim. To nie, bo dlatego, że wiesz, to już tu była w Śródmieściu. No, pracował w banku tym rolniczym. To tam wiesz, jak było trzeba, to tam od cukiernika sobie dokupili kawałek, czy jak tam. To już ona tyle się nie zajmowała. Ale moja mama, jak ja pamiętam, czy to odpust przyszedł, czy tego, to tam swojskie takie ciasto na blaszkę, to tam się upiekło, to nie było wybredzane, czy tam drożdżówkę postawisz, czy jabłecznika postawisz, czy jeszcze tam śliwkowego, no, czy jak. To było tak cenione, wiesz? Domu robione było. Tak, to nie ale było, że pojechałeś, kupiłeś i dostałeś. Na Lubinkowie to jeszcze lęku, że przecież rozpaczkiwali i go suszyli, cudowali tam z tym lnem. Tam nie było żadnego budynku. No, to... Tego nie mam szans pamiętać. Nie, o, 70 lata, nie chyba tam. Nawet nie. Czy nawet prędzej. Wcześniej. Przecież to zaś jak żeśmy jeździli, zanim żeśmy się ożanili, to ta lęka przecież jaka była. To jeszcze jeździłem i co lęk tam się zawoziło. A oni tam klasy brali. To się siało. Siało się na pola. Ale się siało, bo to on przyszedł w sumie. Bo to ręcznie trzeba było Chin. Wyrywać. Jo.
I to musiało być dopilnowane, żeby to nie było zgnite, żeby ładny kolor miał. Zielska, żeby w tym nie było. Trzeba wszystko ręcznie było. To wszystko trzeba było ręcznie robić. No i w tym momencie płynnie przeszliśmy z temat, przez temat lnu do tego, jak właściwie, zacznijmy najpierw od tego, jak wyglądała ta działeczka, a później rozszerzymy na Toruń ogólnie. Ta działeczka. Ta działeczka to ciężko ją było znaleźć, bo zarośnięta była tym, tu trawą leśną. Także kurde wykopywali, bo na tych to tam kamień był precz, ale pod spodem rurka była, co wytyczone było, nie? Bo te działki były wcześniej wytyczone już. Mhm. Ale leśnicy, no. Potem się okazało... To trzy rzędy byli chyba na działce. No, a jak tak spojrzałeś tam od torów, to te rzędy tu cię prowadziły, a do góry to jeszcze jeden dorósł rzędek. A Mietek Jurkiewicz to miał chyba pięć rzędów. Nie, cztery, bo jeden tutaj na naszej stronie, a tamta strona już była kruczy, już była mniejsza. A tam kruczy już mniejsza, ale tu... I taki gajowy tutaj chodził i mówi tak, pani, już było ogrodzone, pani, żeś tam weszli w las. A ja mówię, jak w las? To przecież tu jest wymierzone. A on mówi, a pani widzi? Tak prosto są rzędy posadzone. I żeś tam weszli w las. Nie, proszę pana, tam jest kamień, niech pan sobie tam zobaczy. Ten kamień już był widoczny, jak wytyczali nam geodezję. No. A on mówi, mnie nic nie obchodzi. Tu muszą te rzędy być. Nie wiem. Wziąłem się, odwróciłam od gajowego, poszłam. I kiedy te drzewa zostały wycięte? A to takie... Wyrwane były, że nie wiedzą. Dobra, to też inaczej muszę sobie wyobrażać. Ten las to jest las, a wy to pamiętacie jako sadzoneczki. No ty, 50... To ci, w tym 50, czasie, to rynku wyrwał. Nie? 50, tak. Tylko strach było wyrywać, bo jak gajowy tutaj kontrolował, to ale wiesz. Dobrze, że był ten stary leśniczy. No tak. To on tam jakoś... A z kolei to jeszcze wyszło tak, że jak ten gajowy... Bo z młodym leśniczym już by do ładu nie doszedł. Ale doszedłby, bo przecież kamień tu stojał, a to... No, ale ogólnie to... No trochę zatargu by było, ale przecież nie było można poszukać. Przecież tłumaczył, wycięcie drzewa siekiru, a pił różnica w cenie. No w ten czas nie było, bo Stasiek, 54 lata, ten mówił, ten w styczniu leśniczy. Było żonaczki. Ja. Za rok przecież pisałeś tego, o to przyznanie, bo to tam w mieście się to ogłoszenie tego. No 333. To liczyć 54, rok do tyłu 53. To liczyć 52 lata, jak jesteśmy tu na Brzozach. 1 kwietnia w apryla, żeśmy tu przyjechali na Brzozy. No dobra, okej. Okay. Przyjeżdżacie na Brzozy i to jest totalne klepisko. Nie ma nic. To jest trawa, ta, trochę tych drzew jeszcze. Tu ten drzewek. Lipiński mówił, pierwszy srac, bo on mówił jeszcze tam z Mazurów. Bo on z tamtych stron pochodził, działdowo, nie działdowo, tamtą stroną. To pierwszy mówi, srac musi być i sracem wrzosą. No i tak, no i mamy tu klepisko, tak? Tak. I po kolei, co się dzieje tutaj? Trzeba było najpierw wyrwać to wszystko dziecko. Tak? Czy jeszcze przed szałerkiem było wyrwanie zielska? Nie, to w trakcie szło już. Ale to już w trakcie. W trakcie. Najpierw mój tato, jak przyjechał ze zięciem, to obejrzeli i tego, no bo musiał wiedzieć, jaki ten szałereczek zbić. Szałereczek to znaczy co? Szałasz? Czy to była jakaś szofa? Nie, z desek, z obladów. Zrobimy to obladem, we w tartaku były te resztki desek, nie? Takie tam nie do... Deska to nie była, tylko... Bo deski to równe. Ze skorą no, jeszcze takie te boki, jak to mówią, i z tego zrobiony szajer był. Szajer, po prostu... To mówili, kurde, szajer, nie? Ale w nim można było mieszkać, nie? Po prostu to było na tymczasowe, żeby gdzie głowę schować, żeby do żadnego sąsiada, tam już człowiek nie miał jak gdzie tego być. To ten szaber stojał licząc tak, jak jest pokój. Chyba ja. Nie całkiem. A, może nie całkiem. Nie całkiem. Jakim pokój? To.
Ale jaki był duży jak ten pokój? Nie, mniejszy. Tam klatka wyszła, jak to mówił ta... Szerokość... O! Już na czterech nogach. Szerokość to tak jak długość łóżka. Jo. Takie to duże bo łóżko to i było... wzdłuż troszeczkę, tego. No tak, ale później zaraz przyszło łóżko. No później tak. Zanim żeśmy weszli na ten. Ale tu. Na kuchnię. Ale tu. To łóżko jeszcze się mieściło na szerokość tego szałerka. No jo. A stół to był taki, jak się złapałeś, to mi się bujał. Bo to był zabytek, nie wiem, od mojej babci Bartusińskiej. To takie nóżki ładne miał, wyginane, ale co z tego, kiedy on tak chodził? I co z nim? To taki stół się zmieścił, żebyś miał na czym położyć. Tak, no bo to przecież to jedno było na tymczasowo. I się zmieściła ta platka, o tak. Taka platka była, która tu miała dwa fale. I u góry było, to nie było duże, tam ręku sięgłeś do tego. To. I to był takiej wielkości, zbity. I te mi oblodry. Tu wlazła. No tak, no bo to tam tyle, że no, byłeś i to w to weszłeś. I po tego, a potem jak dostałeś towar, no to musiałeś go zgromadzić na ulicy, nie zostawiłeś czy na wierzchu, bo by tam rozgrabili, no. bo to była, to był kąsek łakomy. No to na domiar tego, jak ten, to jak już tutaj przyjechaliśmy, to już było uzgodnione ze firmą studnie, które kopały, ci panowie, to z kolei żeby mieli gdzie wejść i w razie deszczu jakby nie mogli kopać. Bo oni mało, że kopali, to i te robili betonowe te kręgi. Także to od nich zaraz i było brane, bo to tak już ta firma miała to do siebie. No to liczyć 52 lata. W kwietniu, 1 kwietnia, jak żeśmy przyszli na te wrzosy. I już stąd się nie wyszło, bo na czas zimowy to zostały pociągnięte fundamenty od budynku, bo to, co jest altana, to później było dobudowane. Tak, był prowizoryczny. A to poszło tak pobudowane, to ze żużla było we formach bity, ten i narożniki z cegły były. Narożniki, okna, to wszystko z cegły. To z kolei te narożniki i strop był zrobiony na parterze, a pod okna były podciągnięte mury, bo dalej już nie dało rady, bo nie było z czego. I nie było pieniędzy, bo to co zapracował, to tak się dzieliło. Czasami coś z domu przywieźli mi do życia. Trzeba było zrobić. I był prowizoryczny dach. Strop jest robiony ze dziurawki klejna. Dziurawki i do tego w tą dziurawkę wchodziła bantówka, pamiętam, takie płaskowniki proste. Rzędy, i na domiar tego to były te dźwigary, dwunastki czy czternastki? Dwunastki chyba. I także to w ten czas czego? Było do tych. Dwunastki chyba. I także ten dach był prowizoryczny, bo nie było z czego zrobić, dopiero na następny rok. No to Wojciech się urodził w następnym roku, to na jesieni żeśmy weszli, to ja już byłam w ciąży we wrześniu, trzeci miesiąc, bo Wojciech się urodził w marcu. Jo, ale śniegi były. I na domiar wtedy tego. Zima była goła, a w marcu jak. Ten czas to babcia było. Kiedy przyjechała, już nie pojechała. Wtedy nie było dała. Tak, że przetrzymaliśmy tą zimę w tych kuchni takich rozmiarów, jak dzisiaj ona jest, tylko z tym, że teraz to jest dobudowane na drugą stronę, to ona inaczej wygląda. No i podłoga inna była. No i podłoga inna, bo to były deski takie odbudowy i na to był gumolit położony i tak się żyło. Także jak mnie przywiózł ze szpitala z Podmurnej, tam gdzie jest klinika dentystyczna, to był szpital położniczy. To stamtąd jak mnie przywiózł, no to łóżko,
tak jak wchodzisz do kuchni z tej strony, to łóżko stojało tak i tam była ta, był ten stół ruchomy, ale już ten czas dostałam dokupić westfalkę na węgiel. No to już było dużo cieplej, bo jak no, bo wszystko trudno było. Z tej małej z tego małego żelaznego piecyka, jak się paliło, to jeszcze trochę było, bo rura do góry poszła, to było ciepło. Ale jak przestałeś palić, to już momentalnie zimno. Przecież dookoła nie było ani otynkowane. Nie. Okna były, jak dziadek mógł, tak tam zdobył. No to, to było założone. Ale to wszystko było nieuszczelnione, bo to nie było jak. Jak się paliło, było ciepło. No. Przestałeś palić, od razu wziął. Także wujek Wojtek to w takim koszu wiklinowym wtedy był położony, bo nie było gdzie go nawet położyć. Jak Mojżesz. No tak. A jak przyszła położna po porodzie, przyszła sprawdzić, to była stara położna, bardzo, bardzo fajna, po wszystkie lata ją wspominam, to ona mówi, o Boże, że mówi, tutaj on się urodził, mówi, ale mówi, ty jesteś ładny i ty mówi, masz piękną cerę i będziesz, mówi, wspaniałym człowiekiem. Ja mówię, no wie pan, jak to małe dzieci, wszystkie są ładne. Oj nie, ja w swoim żywocie dużo przed tego. I ona chyba ze 3-4 razy przyszła, to mi wykąpała go. A babcia Lipińska, jak zauważyła, że ja już jestem w domu, to wzięła i posłała swoją córkę Hanię. Na Żwirkach był sklep, dość długo był ten sklep, z takimi rozmaitymi gospodarskimi tymi. Nie, no, był. Nie wiem, czy miski, nie miski, naczynia, takie do kuchni potrzebne. I ona mi przyniosła taką dużą michę. To ze Żwirek przyjechała tramwajem i tu w ten czas, bo tramwaj wtedy chodził. I to przytachała, żebym miała w czym Wojtka ukąpać. Wcześniej nie było w czym. No nie w czym, no taka tam mi suchna, jedno gębę obmyć i to wszystko, nie? No i tego, i ta jak zobaczyła ta położna, że taka duża micha, gdzie pani ją kupiła? Ja mówię, że sąsiadka ta tutaj ma tyle dzieci, a ona miała 9 dzieci, ta Lipińska. I ona przecież to z kolei, w piwnicy mieszkali. To z kolei tego, ona mówi, to dobra, ta micha mówi, no i go ukąpała i się cieszyła, że tego. Nie było to łatwe, żeby zdobyć to czy tamto. Nie, nie, to były to czasy dla wszystkich takie, to nie tylko, że my ale to przeżyli. Spojrzałeś to ten pawilon, co jest tam ten metalowy. Metalowy, to go widać było, a teraz go nie było. No widać. Bo nie było tyle drzew, nie było tyle no tego. Jak stąd wyszłeś, to jeszcze pańskich nie było, to wyszłeś na kruczu, tak na połowę kruczy. To tego, to przez te piachy, bo tam czy szłeś kruczu, czy poszłeś, to wszędzie piachy były, tam nie było niczego utwardzonego. W Kuniki to jeszcze żyło, bo nawet samochodem nie. Nawet samochód to nawet nie wiadomo, który by ci tego, bo to co wszystko było przywiezione, to mój tato z Bierzgłowa jechali w konie i tam jego taki kolega serdeczny. To wszystko po cegłę do Lubicza, do cegielni. To z Bierzgowa przyjechał i dwa wozy takie duże, no to dzisiaj to są te gumówki, te przyczepy do traktora, a to było takie dłuższe, ale na konie, ale nie takie wysokie. Ale gumowe były. Tak. No to ile razy tego. Czasami potem, jak już cement był, to było, że tam wozaka się wzięło, bo tata nie miał czasu, żeby przyjechać na dany czas. Zależy, jaka robota była to w gospodarstwie. To trzeba było w inny sposób. A to raz tam, jak węgiel było, to przywiózł ze piekarni taki pan wozak. To później już znajomość przyszła, to się tam wzięło pana Jagielskiego, ja, który to wozakiem był. A jego córa przy węglu tam robiła, nie w biurze. Takie połączenie tak, było jedno drugiego. Przez niego było wiadomo, później przez kierowcę i tu. I było wiadomo, że tam jest. I tak, był moment, że kurde, było węgiel bez przydziału.
No był taki czas. Był taki moment, no to już było wiadomo, bo już Jagielski powiedział. Zosia, Zosia tu. Zatrzymany. Stefanowi, nie, czy mężowi. Tak, jedno drugiemu. Ratowało. Jedno drugiego ratowało po prostu. Dzisiaj tego nie tego, bo przyjdzie dzisiaj to tam no większe oszustwo. Ale ich chociaż kupisz, nie? No tak. A teraz, jak jest gaz, no to już jest w ogóle wygoda. Żeby coś mieć, nieraz trzeba było, kurde, no... Wielkiego przyrzeczenia. I ryzykować. Wielkiego to tak jak papa. Była, kurde, w tym przy Polonii. Ja tam minie. Na 5 rolków. Do dziś nie ma. A lewy przywiózł jeszcze tego samego dnia. 5 rolków. I jemu się zapłaciło na drugi dzień dopiero i dobrze. To tak jak to mówię, jak się poszukało. A tam by było bez papy. Dach by nie było czym pokryć. Czyli Żydki byli i dzisiaj są. I są. Tylko dzisiaj są oszusty, dzisiaj to pójdziesz i kupisz, nie? To bez na dzisiaj tak. Ale wtedy nie kupił. To wracając może do tematu dzieci. To jak to było najpierw z Wojtkiem, a później z Mirkiem, jak to się... Wojtek jak się urodził, to była tylko kuchnia. Pokój ten na dole, to jak miał chrzciny, to było też w Wielkanoc, bo innej drogi wyjścia nie było. To była, dziadek podłogę położył, ale ona nie była umocowana. Ale połowa podłogi. Deski luźne były. Połowa podłogi. I na tym chście, no to była ta jego mama chrzestna, no i wuja Piotr, bo nie. Wuja Józiu nie chciał go podawać. Nie, bo jak trafi, padnie za mną, to wtedy powiedzą, że tego. Nie, no to nie. Wuja Paweł, zabrali go tego. Wuja Paweł, a to jeszcze byli za młode. No i nic więcej, w końcu moja mama mówi, no to teraz nie będzie miał kto go ponieść, trzech mo braci i nie może żaden. No to wuja Piotr się zgodził. I tak zostało, że wuja Piotr i ta kuzynka... I Misia. Ja. Micha. Misia, a Micha wołali. To te chrzciny miał na tych deskach ruchomych. A potem, jak już, to już tak po trochu się w ten czas, wiesz, tynkować się nauczył dziadek od mojego taty. A kuchnię to taki był pan Krystoforski, to był murarz. Ja, i dziadek go tam... W Unisławiu robił dzień, a tu to rano w pracy był. I przyjeżdżał i w ten czas skoro świt wstawał i... Na północ do pociągu. Tak, także we wrześniu żeśmy się wprowadzili w mokre tynkowane mury, bo już zaczynało być coraz chłodniej. I także to już z tego szałerka się zeszło, bo było już za zimno spać. No i oczywiście to tak powoli i ten, a jak już z Mirkiem byłam w ciąży, to już u góry był i pokój zrobiony, i ten mały pokoik, to już była babcia teściowa, babcia Kundzia u nas, już Mirek to już miał to łóżeczko takie wspaniałe. No w ten czas już jak Wojtek to też był, to łóżeczko było od Wojtka. Było. Bo to było z piekarni tam, któryś z panów mówił, ale że... Ale najlepiej było krzesło, no dobra. I także tego, to już była wielka różnica. Wielka różnica była, że tego, że Mirek już miał łóżeczko, już sama udziergała tę koronkę taką, żeby w poduszce ten już dał rady mi samemu uszyć poduszeczkę i ze szwalbanku, już była wielka różnica. Ale to wziąć trzeba. Ale to był czas, tak to nie ja sama, no, tylko każdy. Na wrosach. Czy już była sypialnia kupiona, już było inne rozwiązanie, już było dużo lżej. Na raty oczywiście się brały, najlepiej to inny drog wyjścia nie było. Sprzedawali na łazienny, nie? I byłem, a się na zeszyt pisali, nie? I kurde, no kuchnia była, bo jak się pytałem, no wczoraj była kuchnia, bo to dziś już będzie sypialnia albo inny. Jak na szczęście była kuchnia znów. No i tym sposobem, a ta mówi, na zeszyt ona nie bierze w sklepie.
No to dobrze, to z 8 miejsca to bym nie dostał, a ja weszłem na 2. I a odbiór był na Polny. Bo tam magazyn był. No, magazyn. A tu ją załatwiamy. To ta kuchnia jest, co my mamy. Nie. Jest ta kuchenka, tak? Tak. To są te meble tej kuchni. A to... Aha, że w sensie całe ta, nie meble ścianka, tylko te wszystkie mebelki, to liczymy kuchenne. Razem, tak? To kuchenne było. Dobrze. Nie ale kuchenka, tylko meble kuchenne. Tak, to było później. A kuchnia, którą mi kupił tato w Łubiance w sklepie meblowym, to jest w piwnicy na dole. Nie, ale to mebelki. Tak mi złożyło, że byłam w ciąży z Wojtkiem. I było obiecane, że przyjdzie towar na róg franciszkański, no, ale tam, bo tam był Dzierżyńskiego, bo to była przekształcona, dzisiaj jest Chełmińska z powrotem, a wtedy to Dzierżyńskiego była nazwana. Ja zachodzę na drugi dzień do sklepu, dzisiaj jest dostawa, więc byłam szczęśliwa, że chyba jutro dostanę i ja tej Westfalki nie dostałam. Jak weszłam do sklepu, już wszystkie były rozprowadzone. No bo to tak powiedzieli, że jutro będzie ten, a dziś sprzedamy. Tak było i z oknami. Tego wszystkiego, no. Że byłam to dość wysoko w ciąży, musiało być to luty. Cygaństwo było też jadane. I pan, który mieszkał na Popiela w bloku, Popiela to jest tam, Popiela Wybickiego, tutaj w tych blokach, dostał nowe mieszkanie, który pracował w gazowni i miał wyposażenie Westfalki, tą, którą mi wtedy użyczył. I jak zobaczył, bo on przyszedł po Westfalkę, licząc po kuchenkę gazową, tak jak dzisiaj są te kuchenki, tylko inny wyrób był. Dzisiaj to jest udoskonalone. Ja. I on przyszedł po tą gazówkę i on tą gazówkę dostał. Bo gazówki nie było takich chętnych, a on miał limit, bo w gazowni pracował, no to jemu się lepiej opłaciło tego. Wziąć ja, on miał na gaz. Na pewno za gaz tani. A w tym czasie ja poszłam i się rozryczałam, że nie dostałam tej gazówki i on mnie, tej Westfalki, i on mnie zobaczył, mówi, niech pani nie płacze, pamiętam jak dziś, niech pani nie płacze, mówi. Ja mam, i się popytał i mówi, ja mam Westfalkę. Teraz nie wiem, czy on na trzecim, czy na czwartym piętrze mieszka. Nowiutka w ogóle nie była używana. I on mi się postarał, że do ogrodowego tam poszedł obok i ten pan ogrodowy miał taki ciężarowy samochód, dostawę na rynek z kwiatami i skompletował, żeby tylko tam stamtąd znieśli oni, to ja pojechałam razem z nim wtedy zobaczyć, bo on mnie zabrał, jaka ta Westfalka. No i oczywiście się bardzo ucieszyłam i na drugi dzień była przywieziona Westfalka, tylko żeby był tutaj ktoś, co będzie pomógł wnieść do kuchni, wiesz? No to na tyle się tam tu kogoś dostało i ty byłeś. I także takim sposobem, to jak... Nie wiem, ja już nie pamiętam. Jak podłączona została ta... opał, ta Westfalka, bo to tak się ona nazywała, to z kolei jak było ciepło wtedy. Ojeny, jaka różnica była. Bo już jak włożyłeś w to, to się już utrzymywało. A jakby w tym małej placce moment uciekło, bo to tam wiele nie mogłeś włożyć. No, bo węgiel oczywiście wtedy to jeszcze tato mi, pamiętam, przywiózł. A później, to na zimę było. Bo ten przydział też był taki byle jaki. To dopiero po odbiorze budynku, to dopiero miałeś przydział zaznany. A tak? Pokombinuj, czym chcesz, czy drzewo, czy nie drzewo. To nikogo to nie obchodziło. Także to na rozmaitości to było. Ale każdy się cieszył z tego, co dał radę sobie załatwić. Miał już lepiej. Jakoś bardziej ludzie byli zadowoleni. Ale najgorsze było wtedy, bo co Stefan wiózł ten węgiel 3 tony, a na skrzyżowaniu milicja.
I on skręcił przez działki Józefa. Ja mówię, toć tam prosto, a to ja no zobacz. A tam gliniarze stoją. Co by się mogło stać? A oj, kurę, kryminał. No bo wszystko bez papierów. Aha, dobra, racja. Kierowca roboty by się pozbył, to raz. Samochód był, który chleb woził, dostawę. Wszystko było lewe. A tam węgiel leży na tym. No tak, rozumiem. No to już wiesz co. No ryzykował człowiek. No inaczej to by w zimnym siedział. Tak, tak to były czasy. Tak to było, no ale to każdy kombinował jakoś i każdy swoje pilnował. Każdy się cieszył tym, ja. Co ma. Takie były czasy. Dzisiaj już jest kolosalna różnica. Ten początek każdy miał. Mhm. Tak tam jak Krzysaki, nieco kiedyś teraz Kaziu gadałem. No to jej tata jeszcze woził na rowerze we kotle od prania gruz. Żeby do fundamentu było. Ja. Bo sam beton to było niemożliwe, żeby ze samego betonu robić fundamenty. Było. Ale i tu też nie możesz. Ze względu tego, że tyle cementu dostałeś. Mhm. No rozumiem. A jak gruzoty dochodziły, no to trochę uratowałeś. Ja. A gruzy, no to kurde, przecinek było na czurku i młotem, kurde, ups, i tak po kawałku. I z 18 wózków, wozów kunie się przywierzło. No było. No sakra. Dzisiaj, wiesz co, dzisiaj to ciężko sobie wyobrazić, bo to już minęło i to już spory czas. To ciężko jest to. Tak, tam człowiek nie wspomina, bo zresztą i zdjęciów nawet nie ma. Bo tak, nie było komu zrobić. No, może by korek coś tam miał spory, ten swój. On miał kurę jednak 34 zdjęcia już wtedy. Bo on tam zdjęcia robił. Jedno jedyne zdjęcie, które jest na budynku, jak Wojciech miał, nie miał roku jeszcze. To z tamtej strony na budynku, to widać te mury. To wtedy skworzec robił Eli, nie zdjęcie też, nie? Co nie. Przyda się to? To te mury widać, żużel we formie, jeszcze nie był otynkowany budynek. Jeszcze chyba nie było nawet tej... Ale tam nie tamtej. Nie, nie było. Jeszcze nie było. A te co chodzili, kurde, te artysty. A, to tam, to dużo później. Jak to jest zostać dziadkiem? Dziadkiem zostać, jak są wnuki, to jest dobrze. Złote myśli. Niektórzy chcą, ani mają. No dobra, ale jak to było? No chcąc, nie chcąc, byłem pierwszym wnukiem, więc bardzo jestem ciekaw, jak to było. Się dowiedzieliście, że mama jest w ciąży i co? Jak to było? Jaka to była reakcja? Była, ale i odpowiedzialność. Radość. No daj Panie Boże, żeby szczęśliwie... Żeby wszystko było dobrze, żeby wszystko ten... Bo to nie jest takie jedno sobie. Dzisiejszy czas. To jest naprawdę poważna sprawa. 18 lat jest do tyłu, 19 już licząc. Mhm. To jest różnica w noszeniu ciąży, a dzisiejsze, a tamto. Tamto było bardziej pewne. Nie było tyle tych chorób rozmaitych związanych z donoszeniem ciąży. A to z jedzonkiem też jest trochę coś tam. Także to, jak to mówią, cieszyło się, że już się dziadkami będzie. Najważniejsze to, żeby było całe zdrowe. Żeby Pan Bóg przysłał tylko zdrowo i całą. Żeby mama przy porodzie to zniosła, to rozmaitało. Bo to rozmaite są powikłania przy porodach, ale Bogu dzięki to wszystko tak poszło delikatnie i szczęśliwie. Słyszałem, że jak się urodziłem, a jak przyjechałem do domu, to dziadek dosłownie palił w piecu jak szalony, nie? Teraz tego to nawet i nie pamiętam, bo to kurde... Bo ciepło musiało być. Bo ciepło na pewno musiało być, nie? A to najważniejsze było, to dziadek zapominał, bo najważniejsze było, że wszystko w porządku. A jak to było z, powiedzmy, przenoszeniem się wy do tego domu,
niegdysiejszego gospodarczego, ja. A oddawaniem rodzicom tego głównego domostwa, powiedzmy. No to tak, jak to wyglądało? To tak normalnie było bodaj. Raz, że dziadek pracował jeszcze na piekarni. U taty to tam tej młodzieży to zawsze było dosyć sporo. A druga rzecz, ja jeszcze dociągałam pieczywem, to zawsze ta kuchnia była czynna, to on nigdy nie mógł się wyspać, wypocząć. A tu, z chwilą, gdy jak byli lokatorzy, to jak tata decyzję podjął, że będzie się żenił, no to ja im dałam pół roku czasu, żeby sobie mieszkanko inne znaleźli. I tak, że oni się tego trzymali i załatwili sobie, bo mieli wpłacone w bloku. Mogliby mieć szybciej, no tak, żeby tu tego, ale to im dobrze było. To nie dbali o to, że pójdą na bloki, bo się liczyli, że kieszeń będzie inna. No i tak, że załatwili, chociaż szukali tu czy tam gdzie indziej, to dopiero widzieli, jaką cenę trzeba płacić za wynajem. Więc nic więcej, wszystko zrobili, że w bloku dostali na konstytucji mieszkanie. Oczywiście wpłacali i to uruchomili. A że tu było tego, to jak trzeba było mi tego pieczywo podjąć, to tu już miałam chociaż trochę wolnego, żeby było można gdzieś coś rozstawić. A w ten czas ten się wyspać nie mógł, na te zmiany trzeba było chodzić. Ja już byłam na emeryturze, bo tego roku jak rodzice ślubowali, to ja dostałam się na emeryturę. I nic więcej, mówię do dziadka, zostawili oni, ci lokatorzy, wersalkę. Tak, to była wersalka. A to była jeszcze wersalka. I to była te kręcone. To była dobra, mięciutka. Dobrze się spało na niej. Ja mówię, wiesz co, ojciec. No ale starość robi swoje, nie? I także w sumie rzeczy, ja mówię, wiesz co, chodź tam, to sobie pośpisz ze spokojem, nie będzie nikt ci pukał, stukał, czy ktoś przyjdzie, czy jak. I nic więcej. Co innego, a nauczyciel co innego. Tak. Mają swoje tematy i tu swoje. I także to w sumie rzeczy, chodź tak samo jak tam. Ksiądz, jest już coś inne. A tu jest co inne. I tak, w swoim zawodzie to tak, że ta westfalka została, bo oni przecież tego nie brali, bo to było nasze. Druga rzecz, to nastawały takie te piecyki, takie ruskie nazywali to piekarniki. Także to ja wtedy mogłam sobie... Aha, te walizkowe. Jo. I także mówię, chodź tu, będzie ci spokojni. I się zgodził. Jak się zgodził, to wtedy już patrzyliśmy, żeby na porę zimową tego. Te ruskie oni, kurę, to tak... I kiedy to było? Dobrze, że się nic nie stało. To był ten rok ale liczyć. Ale gdzieś przerwało spiralę i mogłoby kurę zabić. Bo to kurę było gołe. Spirale widać było. Także to tego. To był ten rok, kiedy to rodzice się pobrali. Czy za rok to było? Tak, chyba to coś było. No ale przed moimi urodzinami, tak? Tak, na całego przed. Ale to jeszcze jak co rodzice ślubowali, ale gorąco. Bo oni mieli w czerwcu? W lipcu. 16 lipiec. Ale gorąco. Matki Boskiej było. Szkapleżnej. No to tak, my zuch ziom był, kurze. I tak, tu znów gorąco, za gorąco była, tu znów za zimno. A druga rzecz, że tak, babcia Kundzia już nie żyła, to w ten czas Mirek ślubował, bo tak to zawsze mówiłam. Jak chcesz się szybciej żenić, to na gospodarczy, bo jak babcia Kundzia, no to gdzie? Nie było tego, jak pomieścić. Ale babcia Kundzia zmarła, a Mirek chyba za rok wtedy ślubował. Tak to było. No, także my najpierw tego, żeśmy byli na tym małym pokoiku nad kuchnią, ale w ten czas ten się wyspać nie mógł, bo to jak to w piekarni, zmęczony u tego,
Jak tutaj, to wtedy sobie doremontowali. Najgorsze było to, że tu kiedyś autobus taki, jak to kiedyś nazywali, Ogórek, to robił go ten Paweł nieco na ciężarowy go przerabiał, czy coś tam. Ale później stajera miał nawet, kurę, co we wrotę tu 30 ton ładunku było, żwiru, nie? Mhm. No to kurę, wiesz, jak próbowali go, bo remontował tam cudowo, to przegazywanie, toś to kurę był umarły, go z grobu obudził nawet. A piekarza w dzień to już na pewno, no, tak? No kurde, no ale to nic nie pomagało. Tam później kurde ten Daniel też z tymi motorami, a to znów Tomka robota była. I też kurde, no weź tu się wyśpi. No, no ale przeżyli. No ale jakoś człowiek przeżył. Ale tam robić trzeba było w piekarni. Poszedł na pół wyspany, ale co? Zadecydowali tu i sobie po trochu się tam remontowało. No a już tu tak ile dało radę, wszystko słychać. Nie? I tak się pozostało. A potem stwierdziłem, że dobrze by było, jak się tu by dobudowało, bo nie będzie gdzie usiąść, nie będzie jak. No tak, no ładnie, ładnie tu jest. Więc. Tak luźniej, swobodnie jest, nie jest tak ciasno. To jest duża przestrzeń wbrew pozorom. No bo jak na stare lata... Na dwie osoby to chyba wam idealnie zastarczy. Posłuchaj, na stare lata to trzeba się liczyć z jednym, że się jest koślawym, niezdarnym, sztywnym. I jak nieraz ktoś potem, jak już było tu uruchomione, to się pytał, no na taki duży pokój, ale jak będziemy sztywne i trzeba będzie się posuwać, to chociaż się nie obalim, będziemy dookoła stołu chodzić i ćwiczyć, żeby mogli chodzić. Jak Pietra Nowaka przewoziłem na dwukołówce, na wózku, to i sypialnia się zmieściła, i stołowy. I... A 10 razy obróciłeś. Nie, jeden raz. Jo, przestań. Nie kłam, bo to nie prawda. Skąd? No. Czy on był i jest? To jeszcze szybkie pytanko do babci. Jak tam się, babciu, czujesz, jak dziadek się bawi w cyganerii? To można dostać, wiesz co, firdum dyrdum. Bo babcia nie rozwoje. Nie idzie tego przelecieć. Jak ptaki tyłem lecą, to nic tego? Albo wściekła gąsienica? No, czasami i tak może być. A to mama nieraz, kurde, wspominał o tej gąsienicy. Bo dziadek jak opowie, to już później nie pamięta. A skąd? On nie wie. Na bieżąco to przecież. Posłuchaj, on nie wie, czego nakłamał. On nie wie, czego nakłamał. Oj. A się cieszy? To jest najgorsze. No bo jest szczęście. Się cieszy, że może na cyganica, przepraszam. Dobra, ale... Też krzywdy nikomu się nie robi. Ale to nie perje. Dużo razy nie perje. No bardzo, ale prawdy za dużo to też nie można, bo no skąd. Cygaństwo lepiej pasuje. Dobra, ale kończąc powoli. Ostatnie takie chyba moim zdaniem najciekawsze pytanie. Waszym zdaniem, co jest takie najważniejsze w życiu? Zdrowie. No zdrowie. Bo jeśli zdrowia nie będziesz miał, to bo niczego ci się nie będzie chciało. W trakcie jeszcze to pół bidy jedno, ale na starość, żeby głowa jako tako i nogi. A, żeby myśleć i móc chodzić. Tak, żeby być dla siebie posługą. Nie daj Bóg leżeć. Bo teraz weź, co w tym niciocia Halinka teraz. Nie? No. Doczekała 90 ponad lat. Upadła w styczniu. Leży, bo to zgruchotane, biodro, noga. Bo to już... Ta osteoporoza w tym wieku to jest, za przeproszeniem, u każdego. Ona miała mieć ładnych parę lat do tyłu operowane biodro. Ale już wówczas wtedy lekarze nie chcieli operować, bo powiedzieli, że w tym wieku to się nie zrasta. I ona może się doczekać tylko wózka, którego nie byłoby wskazane. Jak może, tak niech tego. To te przeciwbólowe, to tam jeszcze coś. A teraz się okazało, że to było koniec stycznia. Nie wiem, czy upadła w domu, czy upadła idąc z kościoła. Nie powiem ci, bo nie wiem.
To z kolei teraz się okazuje, że jest leżąca. Okropne to jest, jak opowiadali no, bo to mi kuzynowie taka, kości była. Na tym pogrzebie no, u wujka Józwa, u mojego brata, to tego, to jest naprawdę, Panie Jezu, daj do końca chodzić i żeby jeszcze jaki taki rozum dana no. osoba lepiej. Najlepiej to było w Wążyźnie, jak taty, brata, żona. Położyli się spać rano, Aśkę budzi, kurde, ale już nawet nie wiedział, że z nieboszczykiem spał. A tak serce, no i... Miło. No niestety. Miło. Dobra, ale... Ale z jednej strony najbardziej jest dobre. Bo w sumie według religii nie bardzo, ale tak, bez bólu, bez niczego i bez. A gdybyście mieli przekazać coś przyszłym pokoleniom, być może nawet moim wnukom, to co byście powiedzieli? Jaką radę taką na życie? Spokoju. Nawet twoim dzieciom to samo. Spokoju. Spokojnego myślenia. Nie myśleć, oby tylko... wiesz, no bo to w dzień ślubu jest co innego, a później całość jest coś innego. W dzień ślubu jest pięknie. Jo. Ale wszystko zawsze miałam to na myśli, jak młoda para wracała, żeby to wszystko kleić. Już do, na salę gościnną, to zawsze mówiłam, dzisiaj jest cudnie, pięknie, ale to życie dopiero się przed wami. Dopiero się zaczyna. Zaczyna i trzeba na to życie spojrzeć no bo trzeba robić. Spokojnym okiem i trzeba dobrze. Dobrze, jak to mówią, to wszystko sobie ułożyć. Bo czasami pochopnie nic nie pomoże. Cuduju, kurde, to tamto. To jakoś musi być, żeby to. Żeby ta zgoda była między małżonkami. A jak się nie rozchodzą, to na pewno jest już inaczej. Bo to odcierpią a dzieci. A tak, kurde, dzieci cierpią. No. Dzieci cierpią i dzieci najbardziej. Bo stare, no jakoś tam. Ale dzieci. Ale potem ta psychika. A później moje, twoje, jeszcze nie wiadomo czy je, kurde, no. Ale tak jest. Dobrze. Ale tak jest. No to to by warto było trzymać dalej, kurde, żeby to wszystko jakoś zgoda między pokoleniami. Grało. Żeby grało. Bo to też zostaje na dłuższy czas. To nie jest, że dzisiaj jest tak, no, a bo za rok czy dwa, jest trochę inaczej, a już później. Rok za dwa czy tego, ale tu brakuje rozsądku. Miłości. A to trzeba brać na lata. To trzeba brać na te. Ciężko jest młodemu przyszłość. Bo to też nie wiadomo. Nie wiadomo, jak ono się życie potoczy, ułoży. Tego się nie wie. Bo młody nie jest w stanie tego przewidzieć, a stary to co przeżył, no to ci powie. No to już wie. Czyli warto wykorzystać jednak trochę jednak już wasze doświadczenia, prawda? Ale to jeszcze będzie nic nie wiadomo. A tego co jeszcze przed nami jest, to my też nie wiemy.